Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Zodiaku Wodnik i zapraszam Was do wysłuchania Waszego czytania na miesiąc wrzesień. Rozkład będzie szczegółowy na najważniejsze aspekty naszego życia, miłość, praca, finanse, samopoczucie, co do nas przyjdzie nowego, rady, podpowiedzi i przesłania od kart. Chciałabym również podziękować wszystkim moim widzom, kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarze. I zachęcam również nowych widzów do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, do napisania komentarzy w ramach wymiany energią. A my przechodzimy do rozkładu. Będę używała te trzy talii. To u nas klasyczny tarot Rider-Waite i talia kart anielskich uzdrawianie z aniołami. I tak, rozkład jest gotowy i przechodzimy do interpretacji.
i wasze przesłanie oczarowanie. Bardzo magiczna, taka mistyczna karta, która pokazuje też sytuacje, kiedy nam góra daje różne znaki. W postaci na przykład usłyszanego dialogu, w postaci jakiegoś wydarzenia interesującego, które może być nie z nami, tylko gdzieś to usłyszymy bądź zobaczymy. A też to może być bardzo dobry kontakt z naturą albo potrzebny taki kontakt z naturą, ponieważ teraz mamy jeszcze czas, dopóki jest ciepło, żeby nabierać tą energię od Matki Ziemi, od drzew, ponieważ później oczywiście tego będzie już mniej, to będzie mniej dostępne dla nas. Również ta karta może pokazywać, że jest potrzeba wzmocnić swoją ochronę, potrzebna odporność na stres, bądź umiejętność nawet wystawiać własne granice, bądź bronić się, ponieważ jedynorożec często to pokazuje, to mityczna postać, która może nas bronić też w pewnych sytuacjach. Oczywiście to też może być kontakt z waszym totemem, kto oczywiście wie, kto to jest, kto takimi rzeczami się interesuje, albo też mogą być znaki od waszych totemów. Jak to w ogóle dostrzec? Jeżeli wy często widzicie jakieś zwierzątko, czy to tam na przykład w lesie, czy gdzieś na obrazkach, czy w filmie, wam non-stop na oczy trafia jakieś zwierzątko, to może wskazywać, że na danym etapie to jest waszym totemem. U nas mogą się pojawiać nowe totemy, bądź jedne mogą być w jakimś okresie czasu bardziej aktywne, drugie mniej aktywne. Więc tutaj jakieś znaki od waszych totemów na pewno możecie odczuwać. I totemy też mogą nas chronić, mogą dawać nam te cechy charakteru, które nam potrzebne w danym momencie naszego życia uaktywnić, wzmocnić. No i oczywiście oczarowanie. Pamiętaj o swoich plusach, o swoich atutach. To tobie się przyda w tym miesiącu. Aura miesiąca. Paź miecze. To karta, która zawsze pokazuje rozjaśnienie, ujawnienie jakiejś informacji, przeanalizowanie jakby jakiejś informacji. Czy to informacje nowe do nas przychodzą, czy to informacje, które były wcześniej, ale następuje moment, kiedy my dla nas, jakby przychodzi więcej jasności. I tutaj mam wrażenie, że niektóre wodniki mogą uczyć się też przy tej energii, bądź są w trakcie teraz zakończenia na przykład jakiejś sądowej sprawy, prawnej sprawy, uregulowanie jakichś spraw powiązanych tam na przykład z dokumentami, z różnymi instytucjami. To odchodzi, następuje większa jasność, następuje uregulowanie jakichś takich spraw. Może tutaj chodzić również o edukację, dosłownie jakieś studia, bądź edukacja taka duchowa, kiedy my się uczymy. Paź oczywiście może pokazać i zaangażowanie w opiekę nad dziećmi. Nieposłuszne dziecko często wychodzi przy tej energii, kiedy my musimy mocno dbać jakby o porządek, dlatego że dzieci po prostu rozrabiają, można tak powiedzieć. Oczywiście paź też daje nam takie sytuacje, kiedy jest jakaś szczepialskość, kiedy ludzie mogą jakby czepiać się jakichś szczegółów, drobiazgów, wyjaśniać coś. Może dawać taką konfliktowość, która się bazuje na jakichś drobnych rzeczach. Może tak być, że ktoś tutaj wychodzi z jakiegoś konfliktu, coś jest na etapie uregulowania, czy to na przykład opieka nad dziećmi, czy to
jakieś tam na przykład zdrowotne rzeczy, tak, uregulowanie spraw. Tutaj pokazano, że coś uregulowane może być nawet na papierach oficjalnie, tak jakby gdzie pieczątka postawiona, gdzie jest umowa, gdzie jest zasada, że powinno być tak, a nie inaczej. Na nowe energie, siódemka pentakli. Mam wrażenie, że tutaj będziecie coś przeliczać, coś zostaje przewartościowane pod względem Waszych inwestycji. Jakby dostrzegacie, co dla Was już jest niekorzystne, co nie warto inwestycji, co się nie opłaca. I jakby może postanowicie, że nawet czegoś nie będziecie w przyszłości robić, bądź w coś nie będziecie inwestować. A również siódemka może dawać takie troszeczkę rozczarowanie, że tyle się zrobiło, a małe rezultaty. Może dawać jakieś oczekiwania, że na coś muszę jeszcze poczekać. W sumie to mogą być i dobre perspektywy, tak? Bo paś może dawać nam też taką energię, że coś zaczynacie i zanim to da dobre plony, to tutaj trzeba jeszcze poczekać, trzeba jeszcze na to popracować. Jeśli mówić o pracy, początek miesiąca bardzo fajna energia i w ogóle jeśli mówić o energiach finansowych, to tutaj też pokazane sukcesy, powodzenie, jakby los sprzyja Wam, Waszym finansom. Szczególnie tutaj u nas pierwsza, druga dekada miesiąca i w sumie trzecia też dobrze zaznaczona. Jeśli mówić o pracy, to tutaj zadowolenie, poczucie takiej samowystarczalności, poczucie takiego komfortu, jeżeli chodzi o pracę. Tutaj też mogą być jakieś dodatkowe pieniądze, zwycięstwa. Może zwycięstwo tutaj nawet chodzić o jakieś takie oficjalne rzeczy, urzędy i instytucje, że Wam coś się przysługuje, że coś dostajecie i zadowoleni z tego jesteście. Tutaj zaznaczona też podróż, że może być podróż, że gdzieś pojedziecie, bądź może chodzić również o jakąś zmianę w kontekście pracy, bądź to może być praca na przykład na odległość, robicie coś, bądź tutaj zmiana jakiejś lokalizacji w pracy, bądź podróż powiązana z pracą, a może podróż dlatego, że jakiś większy urlop na przykład będziecie mieli, bądź dłuższy weekend na przykład. W każdym razie zmiana idzie pozytywna. Ponieważ kolejna karta u nas cesarz i mag, zmiana pozytywna, jakby w pracy przychodzicie na jakieś, do jakichś lepszych brzegów. Może to dawać nawet u niektórych tutaj awansowanie, lepsze stanowisko, bądź większa pewność siebie, większa niezależność, jeżeli chodzi o pracę. Też to dobre relacje z osobami przełożonymi, jeżeli macie, własną działalność, to tutaj macie taką większą pewność siebie i taki porządek i pewną taką strukturę, że wiem, jak mam działać, wiem, jaką strategię wybrać. Mam wiedzę, mam siłę, mam moc w tym. Może tutaj być też jakaś współpraca albo z mężczyzną, albo z jakąś firmą na przykład. Może tutaj mieć miejsce dla Was też osoba z podznaku barana. Jeśli mówić o finansach, tylko o finansach, to też bardzo zasobowe tutaj idą energie. Oczywiście każdy ma swoją tam pozycję finansową, ale pokazano, że gorzej na pewno nie będzie. Bardziej tutaj idą powodzenie, sukcesy, możliwość wpłynąć na swój dochód, możliwość coś odsprzedać na przykład, o tym mówi mag, możliwość gdzieś dobrze wypaść, zamanifestować jakieś swoje pragnienie finansowe. Natomiast też może być i wydatków dużo. Dziesiątka buław o tym mówi, że jakby obowiązki jakieś, które mogą nas obciążyć finansowo, że ma się po prostu tak robić, tak postępować, nie wiem, za to i za to płacić. I to dla nas jest takim obciążeniem. Znaczy, idziemy dalej. Co dotyczy u nas, co dotyczy sfery miłosnej.
Tutaj troszeczkę mniej ciekawsze karty. Pokazane, że może być związek, z którego nie jesteście w pełni zadowoleni. Może czekacie, że coś się zmieni na lepiej. Może od dawna czekacie, że to się zmieni na lepiej. Może być związek taki, gdzie nawet były kłamstwa, oszustwa, konflikty. Siódemka mieczy może pokazać nie tylko kłamstwo, to związek, w którym nie ma zaufania. To związek, taki związek, gdzie ludzie rywalizują, że ktoś wam chce udowodnić, że jest mądrzejszy, bardziej tam sprytny, zwinny, że coś robi lepiej, a was może deprecjonować na przykład. Albo tutaj no po prostu jakieś kłamstwo, które wykryte. Kłamstwo to niekoniecznie, że to tam zdrady, chociaż i tak może być to kłamstwo na zasadzie jakichś drobiazgów, tak bym powiedziała. Może być też jakby trzepialskość o jakieś drobiazgi. No i też pokazana konfrontacja, wyjaśnienie, próba wyjaśnienia czegoś. Też jest ryzyko takich zdarzeń, konfliktów w relacji. Dla tych, kto szuka sobie pary, to tutaj pokazane, owszem, ktoś tutaj może w waszym polu się pojawiać. Wy możecie się obawiać tej osoby, nie mieć zaufania i jakby tutaj wybierać taką pozycję, że lepiej jeszcze poczekam. Lepiej jeszcze poczekam. Tak tutaj pokazane. Znaczy, zdrowie, samopoczucie. Mocno tutaj zaznaczone, że na wasze samopoczucie będą wpływać bardzo mocno w tym miesiącu relacje z rodziną, z rodzicami, tam, z przodkami, jako również z dziećmi, dla tych, kto ma dzieci. Również zaznaczono, że może być wyjazd na przykład, że gdzieś pojedziecie w odwiedziny na przykład do rodziny, że będziecie musieli mieć większe kontakty na przykład z kimś z członków rodziny, z którymi na przykład dawno nie kontaktowaliście się. Też pokazano, że tutaj w kontekście właśnie relacji rodzinnych idą jakieś zmiany, idą jakieś transformacje. I tak jak ja to widzę, tutaj idzie przyspieszenie czegoś. Jakby coś było przyspieszone. To może być uwolnienie jakichś uraz powiązanych z rodziną na przykład. Jakby coś tutaj się zmieniało. Też ważne wydarzenia w rodzinie. Może ktoś bierze ślub, może ktoś tam zmienia swoje życie. Jakby tutaj wpływ potężny na was mają przodki, relacje z przodkami i w ogóle takie programy, powiedzmy, rodowe. Jeśli tak jeszcze patrzeć na zdrowie, na samopoczucie, to śmierć może mówić o jakimś oczyszczeniu, że następuje jakiś detoks, bądź dobry czas na detoks. No i kapłanka też mówi o takich stricte żeńskich rzeczach, czyli tam żeńskie cykle na przykład. Również to zdrowie takie stricte kobiece i może też nam dawać nieraz takie sytuacje, kiedy coś, co jest w naszym organizmie ukryte, takie chroniczne, ponownie się aktywuje. Więc tutaj, jeżeli masz jakieś chroniczne schorzenia, to tutaj zapobiegawczo lepiej o to zadbać, żeby nie było ponownej jakby aktywacji tego. Znaczy, co dobrego, co was pocieszy? Rycerz Buław. To może być wyjazd, to może być dobra informacja, która nagle przychodzi do nas. To może być jakiś adorator, ktoś, kto jest tobą mocno zainteresowany, to sprawy powiązane z samochodem bądź z jakimkolwiek innym środkiem transportu. Może chodzić też o jakieś przeprowadzki, generalnie o to, że coś się przyspiesza, coś udaje się zrobić wielokrotnie szybciej niż myślałeś.
co może być w negatywie, ale nie musi. Znów takie coś, co się wiąże z podróżą, to może być stres przy jakiejś podróży. Też w negatywie, jeśli tak patrzeć, możesz tutaj dostrzec, że jakieś Twoje inwestycje, jakieś Twoje działanie okazało się nieefektywne. Zrozumiesz, że to się nie opłaca i może nawet z czegoś tutaj zrezygnujesz. Też, jeśli tak patrzeć, to może być jakiś nieprawidłowo wybrany cel, gdzie zrozumiesz, że ten cel albo ciężki w osiąganiu, albo jest no, taki nie do końca jest twój, nie do końca ci przyniesie jakby to, czego pragniesz. Może chodzić też o zmianę jakichś planów, że po prostu zmieniasz jakąś taktykę, bądź będzie potrzeba zmienić jakąś taktykę, jakieś plany. Rada, podpowiedź na ten miesiąc, koło fortuny. Czas na nowe i koło fortuny to też, ja bym powiedziała, patrz na znaki. Tutaj na pewno one będą dla Ciebie. I jakby przyszedł czas wejść w jakiś nowy cykl, który dla Ciebie może być bardziej taki skuteczny, bardziej obfity, gdzie więcej jest błogosławieństwa i powodzenia. Jakby dostrzegaj znaki i ja bym powiedziała, że tutaj rada taka, żeby nie wystraszyć się czegoś nowego. Jeżeli to nowe wymaga nauki, to nauczysz się szybko, nie martw się i wybieraj to, co nowe, to, co bardziej efektywne. Tutaj mocno zaznaczono, że następuje jakieś przewartościowanie i to, co już nie działa, to, co nieefektywne dla Ciebie, po prostu tego się pozbędziesz i wchodzisz w nowy, bardziej skuteczny dla siebie cykl Twojego życia. Bardzo dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.